W listopadzie w Zakopanem pewne są dwie rzeczy. Śnieg i Festiwal Polskich Filmów Sportowych. Właśnie ruszyła trzecia edycja naszego festiwalu. Festiwalu, na którym pokazujemy 24 starannie wyselekcjonowane dokumenty o tematyce sportowej. 12 filmów krótkometrażowych, 12 pełnometrażowych. Wszystkie możecie zobaczyć w kinie Giewont. Festiwal Polskich Filmów Sportowych to jednak nie tylko filmy, to również goście ze świata sportu. Goście wybitni. Trzeci Festiwal Polskich Filmów Sportowych mistrzowskie ma nie tylko filmy, ale i obsadę jurorską. Jednym z nich jest mistrz olimpijski w chodzie sportowym Dawid Tomala, który w Zakopanem szlifuje formę na przyszłoroczne Igrzyska w Paryżu. Jak widać, można połączyć pożyteczne z przyjemnym. Cieszę się, że to się zgrało w czasie, że jestem po prostu tutaj na miejscu i mogę wziąć w tym udział. Tym bardziej, no, że jest to temat mi bliski, ponieważ te filmy wszystkie nawiązują do sportu. Są oczywiście również filmy o tematyce atletycznej, lekkoatletycznej. Myślę, że to jest fajny przerywnik, bo każdy ze sportowców przeszedł pewną drogę w swoim życiu i warto posłuchać tego, co mają do powiedzenia, bo to nie wygląda tak, że widzimy tylko czubek góry lodowej, ten sukces, tylko to wszystko, te lata pracy ciężkiej, wielu wyrzeczeń i również problemów, które po drodze się zdarzały. Problemy są też ze znalezieniem miejsca w kinie Giewont. Taką popularnością cieszą się nominowane filmy. Ale spokojnie, każdy z nich pokazywany będzie dwukrotnie. Miejsca starczy dla każdego. Wszystkich po seansie zachęcamy też do głosowania, bo mamy nagrodę publiczności, brązowego mamuta. Liczy się każdy głos, bo poziom filmowy jest bardzo wyrównany. Filmy wybrane, te 12 w kategorii krótkiego metrażu i 12 w długim metrażu, to rzeczywiście są spośród tej szerokiej listy nadesłanych propozycji. Są to filmy najlepsze. I w zasadzie każdy z nich ma potencjał na to, żeby zyskać jakieś wyróżnienie czy nagrodę. Projekcje w kinie Giewont w czwartek i piątek od 9.05 do 22.20, w sobotę od 9.05 do 14.00. Zapraszamy serdecznie, śledźcie też nasze media społecznościowe. Tam też dzieje się wiele ciekawego.